Cześć wszystkim, jestem Amisix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, mam dzisiaj kolejny odcinek ze Star Stable. Jest to kolejny, tak jest, właśnie to jest to kolejny odcinek ze Star Stable. I jest to środowa aktualizacja. I to jest kolejna środowa aktualizacja związana ze, tak jakby, to jakby, no te święta Star Stable, nie? W sensie obchodzimy urodziny Star Stable, nie? I to jest już chyba właśnie ostatni tydzień z tego, co wiem. Jest to ostatni tydzień, zaraz zobaczymy sobie tutaj, co oni nam tutaj nowego dodali. Ale na razie, jeżeli jeszcze tutaj gadam, nie? Że tak powiem gadam, nie? To możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo to mnie motywuje. Jest już na naszym kanale chyba już 600, o ile się nie mylę. I za co bardzo wam dziękuję, bardzo szybko wbijacie te suby. Że to jest, dla mnie to jest po prostu wielki szok, nie? To po prostu szok i niedowierzanie. Także no, no i co? No i lecimy z odcinkiem, zobaczymy, co nam to SSO dzisiaj dodało. A więc tak, mam tutaj odpaloną aplikację Star Stable Friends, jest tutaj właśnie ta aktualizacja. I tak, przeczytajmy sobie tutaj 10 urodziny. Ostatni tydzień świętowania naszych urodzin. Udaj się na przyjęcie, by porozmawiać z jego uczestnikami, zanim odejdą. Dodaliśmy funkcję pogawędki, więc możesz dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Na tych, którzy chcą sprawić swoje zdolności logiczne myślenia, czeka poszukiwanie skarbów, ok? Czyż będzie jakieś poszukiwanie skarbów? Na stronie wydarzeń 10 urodziny dowiesz się, kto będzie na przyjęciu, a także znajdziesz wszystkie nasze urodzinowe kody promocyjne oraz oferty. A właśnie, jeszcze ogólnie SSO dodaje te kody, nie? To kody, jeżeli mi się uda, to dam wam linka do strony, gdzie SSO wstawia kody. Ale kody możecie sobie zawsze też odebrać na stronie głównej SSO, w sensie nie głównej SSO, tylko jak się logujecie. To jest tam taki graj i tam chyba pod tym graj jest właśnie tak jakby taka informacja, ta taka złota. Możecie sobie tam kliknąć i jest tam chyba darmowe nagrody i tam klikać, no i po prostu macie te wszystkie rzeczy, które możecie odebrać, nie? I oni to wszystko dodają w środę i jeszcze chyba w sobotę dodadzą ostatnią rzecz i potem, z tego co wiem, to chyba mają dodać starcoinsy. Chyba 300 starcoinsów, nie jestem 100% pewna, ale jakieś starcoinsy prawdopodobnie mają być. Dobra, ja jeszcze nie skończyłam tej notki czytać, także skończę. Dziękujemy za wspólne świętowanie. Nie byłoby tej niesamowitej chwili bez naszej fantastycznej społeczności graczy. Grafika do pobrania. Tutaj jakaś grafika do pobrania. Sklep z bonusami. A właśnie, sklep z bonusami. Gdzie jest ten sklep z bonusami? On jest... gdzie on jest? On tutaj jest? Bo z tego co widzę, to w sklepie z bonusami chyba mają być jakieś wodze. Tak właśnie, są to wodze i ogólnie to jest sklep z bonusami taki dla graczy, którzy posiadają lifetime'a. Także tak, dobra, zobaczmy sobie tutaj, co nam tu SSO dało. Ogólnie sorry, że znowu jestem na kastorze, ale po prostu mi się ostatnio cały czas go trenuje i po prostu zaczęłyśmy trochę nagrywać scenki do serialu i boję się, że po prostu potem jakby tego nie odtworzę, tego looku, także sobie go zostawię, ale na razie jak Castora wytrenuję, to pewnie będę albo jeździć w tym samym looku, albo ewentualnie look się do ekwipunku odstawi i weźmy się coś innego. Zobaczmy, jak to wygląda w tej głowie, bo ja tu tak gadam o serialu, a się nie skupiam na głowiu. No powiem, że bardzo fajne, bardzo ładne. Takie no, ma detale, ma takie fajne detale, widzę. Tutaj jest wędzidło, ok. Tutaj są właśnie te takie paski fajne. To bardzo ładnie to wygląda. No to jest takie właśnie... widzę, bardzo dopracowane, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. No, jest ładnie. Moim zdaniem wygląda ładnie. Prawdopodobnie użyję tego gdzieś kiedyś. No, będzie się używać. Nawet teraz może, albo nie. Sobie już założę w sumie. A co ma w ogóle przez statystyki? To się shift klikało, tak. I to jest właśnie to, co teraz odebraliśmy. I to, co teraz odebraliśmy, to ma siłę 3, szybkość 3. A to, co mam teraz na sobie, to jest szybkość 1 i zwinność 1. Dobra, to wiecie co, w sumie sobie weźmiemy to, bo jednak to widzę jest trochę lepsze. No to dobra, zostawimy sobie to. I jeszcze zobaczymy tutaj, co mamy jeszcze tutaj do zobaczenia. Na pewno te poszukiwania skarbów. Poszukiwanie skarbów, wiecie co, ja zobaczę, czy mi się to aby na pewno nagrywa, bo nie mam pewności.
Dobra, nagrywa się, także jest Gites, Gites majonez. I jeszcze właśnie z tego co wiem, to właśnie SSO do dzisiaj dodał kod, ja sobie go wykorzystałam i zobaczymy co my tutaj mamy. Kliknij, usuń teraz, bo dostałam właśnie te, taki, te ten ciuch dostałam ten taki. Zobaczmy jak to się prezentuje. Zobaczmy proszę Państwa jak to się prezentuje. Okej, okay. Ciuch bardzo ładny. Ciuch bardzo ładny, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Fajnie to wygląda. Taki ciekawy kolor. Fajny kolor. Bardzo ładnie to wygląda. O, jeszcze tutaj z tyłu mamy te takie guziczki. No i fajne. Moim zdaniem jest ok. Pewnie też będę nosić, ale na razie nie teraz, bo to po prostu mi nie pasuje na razie do looku. A zobaczmy jeszcze statystyki. Jeśli chodzi o statystyki, to zobaczmy sobie tak. C. A, w ogóle jeszcze też z kodu jest, ale to już kiedyś było. A w ogóle to chyba jest tego, to jest wszystko to samo, tylko że chyba kolor inny, prawda? Czy ja się mylę? Chyba to samo nawet to jest, nie? Czekaj, chwila, moment. Czy to ma guziki? To też ma guziki takie. Czy tutaj? To jest chyba to samo, tylko że inny kolor. No dobra, okej, nieważne. Weźmy sobie, sprawdźmy to, co miałam i to, co teraz mam na sobie. I to, co, co teraz mamy, to ma dobre statystyki, a teraz tak patrzę i to z kodu, to jest, no nie ma statystyk, nie ma statystyk, nie? Nie ma to statystyk, o to jest tylko warte 503 linków, także no słabo, ale patrzcie, to już to chyba już jest z kodu, jeśli się nie mylę. A nie, to dobra, nie, wróć, to jest quiz, dobra, bo to jest z quizu, tak patrzę teraz na tę nazwę. Dobra, ale fajnie w sumie, że te rzeczy z quizu są też, mają statystyki, także fajnie. Dobra, chyba już wszystko omówiłam tutaj, a właśnie jeszcze sobie w sumie ciuchy założę te inne, bo skoro statystyki mi nie paszą, to. No, żeby były dobre statystyki, żebym jakoś w miarę szybko jeździła, bo ten mój koniek, widzicie, jest niezadbany. Nie chcę za bardzo jakoś wydać ster końców na stajenną po prostu, a mi się też nie chce tymi końmi samej tak opiekować, nie? Dobra, z tego co wiem, to mam tutaj gdzieś chyba pojechać, nie jestem pewna, bo jakieś poszukiwania skarbów chyba mają być. O, właśnie, jest poszukiwanie skarbów, mamy tutaj taki żółty wykrzyknik. A co? Czekaj, co? Co jest? Czekaj, co? Że co? Galopujący Tomas. Co jest? Panie Tomas, co ty pan tu robisz? Panie galopujący, bez głowy. Ty, ale co on tu robi? W ogóle pierwszy raz go na oczy widzę w grze. Jak on fajnie wygląda. Ujeny, co ja kliknęłam? Fioletowy kucyk. Czekaj. A kostiumy... Czekaj, co? A, że jak na nich kliknę, to oni po prostu będą coś mówić, tak? Lucjana, co twój klub sądzi o nowej hali jeździeckiej? Emma i Kałuża uwielbiają nową arenę do skoków przez przeszkody, a ja i Siro trenujemy working equestrian w hali do ujeżdżania. Loretta jest niesamowicie, ale oni tu będą chyba po prostu rozmawiać. Ojej. A, no nie! Ja nie chcę już, dobra, nie chcę już was słuchać. No, czyli, że ogólnie tutaj takie pogaduszki fajne. To, co oni mówili, że po prostu tak kliknie się na postać, to można z nią chwilę jakoś tam pogadać, nie? Zobaczmy tu jeszcze coś. A, no tutaj po prostu są te dla konia, bo jestem ciekawa, czy oni coś jeszcze tutaj dodali, ale chyba nie. O, dzień dobry. A tu co się dzieje? Cóż to za zgromadzenie? Aż Roko Starshine? Przepraszam, co wy to robicie? Wiecie co, ja bym chciała zrobić tak. Przepraszam bardzo. Niestety na chwilę cię dodam do ignorowanych. Czekaj, więc bym chciała na chwilę... ja bym chciała zdjęcie zrobić, żeby się na miniaturkę... O, właśnie. Patrzcie, rozmowa koni, ale ja chcę to przeklikać. Nie! No, co jest? O, dobra, dziękuję. Dobra, póki jeszcze tu ludzi nie ma, o właśnie, to ja chcę sobie zdjęcie zrobić. Zobaczymy, jak mi to zdjęcie wyjdzie, o. No dobra, bardzo ciekawie wygląda to zdjęcie. Będzie wyglądać ciekawie. Ale dobra, to szybko się pobawię w zdjęcia tutaj, w sensie filtry. Dobra, zdjęcie zrobione i w sumie fajnie, że oni tutaj są, fajnie. Widzę, że z kim tu jeszcze można pogadać? O, z wieloma osobami widzę, bo tutaj wszyscy chyba przyszli, nie? Ojej, ale długie włodze. Ojej, no coś to się stało, ktoś tam w ogóle lewitował. O, tutaj mamy, o proszę bardzo, tutaj mamy, nie wiem, Willow, Tinkan, Concord, Juniper.
No dobra, no fajne, ale dobra, ja się zajmuję w sumie niepotrzebnymi rzeczami, bo mamy tutaj jeszcze coś do zrobienia, a właśnie ignorowani. Usuń, o właśnie. Dobra, i jest git. I teraz sobie po prostu weźmiemy robot urodzinowy. No dobra, i zobaczmy, co ten robot urodzinowy będzie gadał. Skanowanie twarzy. Witaj, jestem robotem urodzinowym. Postępuj zgodnie z wskazówkami. Ukończ szlak Czekaj, co? Ukończ szlak skarbów, by zdobyć wszystkie nagrody. A, przeklikam. Zrzędliwy staruszek, świetny tancerz w domu. Co? Czekaj, że co? Bo ja przeklikałam. Przeklikałam. Jeszcze raz. Nie to. Tylko to. Zrzędliwy staruszek świetnie tańczy w domu. Chwila, jeszcze raz. Pierwsza wskazówka. Zrzędliwy staruszek świetny tańczysz w domu. Że co? Okej, okay, czyli że to jest takie poszukiwanie? Ja mam szukać tego wszystkiego? Ale ja się muszę domyślać, tak? No dobra. To ja się teraz muszę domyśleć chyba, gdzie go tutaj złapać, nie? No na mapie nic nie ma. Na mapie nic nie ma. Oj, będzie ciężko. Boję się już tego. Boję się tego, że po prostu odcinek będzie długo trwał. Jestem ciekaw, czy na globalu ktoś pisze, gdzie jest wskazówka numer 2. W ogóle widzę, ludzie piszą. A jakbym tak spytała, gdzie jest wskazówka numer 1? A, ciekawa jestem, czy ktoś by mi odpisał. Dobra, zapytałam, no pogadaj, ale tak mi się wydaje, że jest to chyba hermit, w sensie ten hermit, bo hermit jest chyba zrzędliwy właśnie taki, ale nie jestem pewna, czy on jest dobrym tancerzem. Co to jest za koń? A, to jest angling, dobra. Dobra, to sprawdzimy, pojedziemy sobie do chatki hermita, bo wydaje mi się, że to się właśnie znajduje w tej oto chatce hermita, ale tak jak mówię, nie mam pewności. Hermit, chatka hermita. Chatka hermita, i pojedziemy sobie do tej chatki hermita i zobaczymy, czy ja dobrze myślę. Nie wiem, czy dobrze myślę. Naprawdę nie wiem, czy dobrze myślę. Bo jeśli nie, to będzie problem trochę. Panie, czy to u ciebie? No nie u ciebie. To chwila, moment. Kto jest rzędliwy tutaj? No nie. No to, nie, to nie do niego. No to chwila, moment. Gdzie ja mam jechać? Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, gdzie ja mam szukać tak naprawdę. Jakieś inne podpowiedzi? Jeszcze raz, ogólnijmy to sobie. Skanowanie to nie, ukończ szlak to pierwsza wskazówka. Zrzędliwy staruszek, świetny tancerz w domu. Nie wiem, nie wiem, o kogo może chodzić, naprawdę. Jeszcze raz, weźmy sobie podwózkę do Murland. Kto jeszcze jest zrzędliwy? To jest zrzędliwym staruszkiem. Trzeba pomyśleć. Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Fajnie by było, jakbym z tego live'a zrobiła, ale nie mogę. Bo nie mam, że tak powiem, warunków, bo... No bo co? Bo mi mikrofon będzie nie działał. Będzie mi nie działał i no. No ja nie, ja tak będę teraz cały czas jeździć i szukać, no nie mogę, bo przecież odcinek nie może być taki, że 30 minut jeżdżę i szukam, także no, a moja głowa w ogóle nie myśli. Ja nie wiem, nie myślę po prostu, tym bardziej, że jestem teraz po szkole, to już w ogóle nie myślę. Także no, czekaj, gdzie tu jakiś rzędliwy staruszek? A może ja muszę na te urodziny jechać? Nie no, raczej nie. To musi być ktoś na tym Jorwiku chyba, nie? No nie wiem, spytałam się i nikt mi tutaj nie odpowiada, widzę. Także no. Chwilę, spytam się może jeszcze raz. No na razie nikt mi nie odpisuje. I zobaczymy, jak to będzie. Może na globalu coś piszą. Na globalu to chyba tylko zabawy. Chwila, pomyślmy. Pomyślmy logicznie, że o, widzę, ktoś tam staje i ludzie sobie, znaczy ludzie sobie stają, zdjęcia robią, no fajnie. Ale jest zrzędliwy, dobry tancerz. Kurde, kto to może być? Bo ja nie mam pojęcia, naprawdę.
Nie, popatrzmy może tutaj po tych postaciach. Może to mi coś ułatwi. Ułatwi, nie wiem. Wiecie co, tak się zastanawiam i może chodzi o Jaspera, co? Tak się właśnie zastanawiam, bo może Jasper, bo Jasper też jest chyba właśnie zrzędliwy, nie? Dobra, to pojedziemy sobie do Jaspera. Pojedziemy do Jaspera i zobaczymy. Nie, bo ile jest jeszcze tutaj staruszków w SSO takich rzędliwych? Ale właśnie, bo mi pierwszy do głowy przyszedł ten Hermit, ale jeśli to nie będzie Hermit, to pojedziemy teraz do... no wiecie do kogo. Ten, nie Dwór Srebrnej Polany, tylko Dniowa Farma Jaspera, o właśnie. I może tam, może to tam, nie? Bo jeśli nie, to ja naprawdę nie wiem, bo jeszcze na przykład ten dziadek w... ten ogrodnicy, ale tam pamiętam, że ten dziadek był miły chyba. Fajny. No nie. No też nie. To ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja naprawdę nie wiem. Ja nie wiem, nie wiem. Do tej chwili. On zrzędliwy, dobry tancerz i... No tak czy siak, nie wiem. Nie mam pomysłów. No nie wiem, chyba będzie tak naprawdę chyba tyle z tego odcinka, nie wiem, sprawdźmy jeszcze tutaj, nie przegap ostatniego tygodnia naszego wydarzenia urodzinowego, no dobra, no to tutaj jestem, nie? No ale nie wiem, ja nie mam pomysłu po prostu jak to zrobić, nie? Bo po prostu teraz nie myślę, nie? Nie wiem, jeżeli chcecie, to może jeszcze kiedyś nagram odcinek z tego, nie? Tylko, że no nie teraz, nie? Nie teraz, bo mi nie przychodzi do głowy w ogóle, nie wiem, albo ewentualnie w ogóle nie będę tego nagrywać, bo ktoś tam może już nagra, jak to tam zrobić, nie? Ogólnie wydaje mi się, że dobrą opcją byłoby zrobienie live'a, jednak ja nie mogę go po prostu zrobić. No nie jestem w stanie go zrobić, tak? No nie jestem, niestety nie jestem w stanie. Także no. No już będziemy powoli kończyć chyba, nie? No niestety, ale będziemy kończyć. Chętnie bym sobie właśnie to wszystko ogarnęła, ale no nie mamy też tyle czasu, nie? Nie mam tyle czasu, bo nie chcę, żeby odcinek trwał godzinę, że w godzinę szukamy tego, tej zagadki, nie? Także no. Jeżeli w ogóle jeszcze takie coś, bo bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję wam, że tak się bardzo zaangażowaliście w tę pomoc w nagraniu serialu i nagrywki już niedługo będą i ogólnie już do chyba niedzieli w sumie, tej niedzieli już nie będę jakby osób przyjmować, wystarczy mi tyle osób, ile mam pewnie, ale jeżeli ktoś chce, to jeszcze dołączajcie, tylko że na razie linku wam nie podam, bo niestety, ale żebyście musieli tutaj dołączyć do serwera, to na razie musicie mi napisać na prywatny, nie mogę na razie linków udostępniać. Mam taki mały problem, nieistotny jaki, ale mam problem i po prostu musicie do mnie na prywatne pisać, że hej, czy możesz mnie dodać do swojego serwera, nie? To także ja okej, w ogóle mogę was dodać, nie? Jednak niestety przez link wejść nie możecie, jak na chwilę obecną, nie? I no, jeszcze nazwa moja na Discordzie będzie w opisie. I to już będzie chyba tyle. To będzie chyba tyle. Nie wiem, nie mam pomysłów naprawdę, gdzie ten staruszek może być. Może ktoś się kiedyś tam, może kiedyś ktoś się domyśli, nie? Więc tak, nie? Ale na razie to po prostu... Ja nie jestem w stanie tego zrobić, nie? No także mam nadzieję, że i tak wam film się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie kolejne jabłko w górę i subskrypcję. Zapraszam na Discorda. No i co? No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i co? No i pa pa wszystkim, o, ja się tutaj zatrzymam, o. No i co? No i no to tyle, czekajcie na kolejne filmy, no i co? No i pa pa wszystkim, pa pa!